Witam Was w kolejnym odcinku z naszej rodzinki Biedak. Co to jest? Cigary. Aha, nieważne. Tak, witam Was w kolejnym odcinku. Jak zwykle u nas zaszły takie malutkie zmiany. Musiałam troszkę im pozmieniać, bo wywaliłam dużo modów, więc siłą rzeczy trzeba było troszkę dom zmodyfikować. Nasi synowie powinni już wstawać. W nocy Balbinie wyskoczył brzuchol. O, Boże mój, jakie to jest słodkie. Pomijając, że Sławek ma otwarte oczy, on chyba już nie śpi. Wiecie, on sobie tak po prostu leży i obejmuje swoją ukochaną. Trwa słodko. Zrobimy im zdjęcie. Bo tak. Wrzucę na grupę. Jeśli kogoś jeszcze nie ma na mojej cudownej grupie, to zapraszam serdecznie. Właśnie takie zdjęcia tam między innymi trafiają. Dobra. Włączmy sobie grę, bo Sławek chyba już wstaje. Tak coś czuję. Nie? Już szósta. Powinni się zrywać, oni się coś zwiesili. Dobra. Mniejsza. O, to dzieci już nasze wstają, więc jednak ja wolałabym, żebyście wy też wstali. Tak, i jeszcze z takich zmian. O, właśnie, zapomniałam powiedzieć, że Balbina troszkę zmieniła kolor włosów. Nie jest to jeszcze jej naturalny czarny kolor, ale jest to ciemny brąz, jak widzicie. No i tak sobie pofarbowała włoski i no może wróci do starego koloru, ale kto tam wie, jak to z nią będzie. Sławek stanie, zrobi siuśku. Jeszcze miałam coś mówić. Zaraz wam powiem, tylko im tutaj każę zrobić wszystko, żeby na dole, tak. Moi drodzy, kwiaciarnia chwilowo jest nieczynna, ponieważ Balbina teraz musi się skupić na opiece nad dziećmi i ustaliła ze Sławkiem, że ona zrezygnuje na jakiś czas z prowadzenia biznesu. Patrzcie, pingwin! Tak, nic wam nie powiem, bo ciągle coś. Tyle razy już tego pingwina widziałam, ale ja chcę zdjęcie jeszcze jedno. Dobra. Balbina ustaliła ze Sławkiem, że ona zrezygnuje na chwilę z kwiaciarni swojej, żeby zająć się dziećmi, ponieważ mają dwójkę małych dzieci i jeszcze jest w ciąży, więc tym bardziej wypada jednak się aż tak nie przemęczać. No, ale dobra. Sławomir będzie dalej robił samochody i jakoś się z tego mają nadzieję utrzymać. Także tak, znowu dałam pauzę na chwilę. Niech to leci, niech to leci, niech oni stają. Także sobie z Balbinką będziemy siedzieć w domku, będziemy zajmować się dzieciakami. Proszę bardzo, Balbinka już jest w ciąży. Pokaż nam ten swój brzuchol. O, dopiero co jej wyskoczył, więc w ogóle zobaczcie, jak ona ślicznie wygląda. Balbinka piękna nasza, jak zawsze. Zrobimy jej focie. Śliczna jest. Pierwszy trymestr się zaczął dopiero, także wszystko przed nami. Gazeta nie będzie dostarczana. No, trudno, nie potrzebuję już jej gazety. Słowo już sobie tutaj poranną toaletę odprawę, dobra. Balbinka wypuści nasze dziewczynki. One są w wyrobieniu, tylko chciałby siku, no. Balbina też by chciała siku. Więc sobie tutaj je wypuści i skorzysta. A dziewczynki sobie już powinny poradzić, bo on... No, można by im dać butelki, ale poczekam, aż zgłodnią bardziej, bo nie chcę, żeby były grubaskami. Wiecie. Nasz pies zadowolony z życia? Jest zadowolony z życia. Aha, co do ich urodzin, to jeszcze nie w tym odcinku. Myślę, że zrobię im urodziny, jak się urodzi dziecko, tak myślę. I będzie taki duży odstęp wiekowy między nimi. Bo dopiero co miała urodziny Diana u Damiana i jeszcze czekają nas urodziny Jasmine, bo one nie są w tym samym wieku, więc tak jakoś chcę to rozłożyć w czasie, sami rozumiecie. Karolinka, masz drugi nocniczek. No właśnie. Balbinka zrobiła siusiu? Super. Zrobię sobie jeszcze kosmicę, jeśli to jesteś. W ogóle jestem ciekawa, jakie ona ma ubranie codziennie. Zaraz zobaczymy.
ty, Sławomir? Ty jesteś szczęśliwy. On chce być florystą, no naprawdę. Też się przebierz, chłopie. I zapraszam cię do twojej jaskini. Co tu się dzieje? Nie wiem, co mi tutaj pokazywali, ale okej. Pingwin już poszedł sobie. A, ty wyglądasz całkiem dobrze. To już się nie przebieraj. A, pokaż się, Balbina. No, nie najgorzej. Bywało gorzej, jeśli chodzi o te stroje. Za to Sławomir w końcu się przebrał. Proszę bardzo. Troszkę zrobiłam mu zarostu. Chociaż i tak wygląda, kurde, młodziej niż Damian. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, moi drodzy. Przez tą fryzurę, czy co? Nie wiem. Może Damian ma po prostu taką twarz. Balbina, weź butelki dla dzieci i zaraz ci coś dam, jakieś zajęcie, żebyś rozrywkę poniosła. Pokażcie, macie ten komputer gdzieś tutaj, czy ja go sprzedałam? Macie komputer. Dobra. Tylko chciałam to sprawdzić, więc tak. Oglądaj film. Komedię. Kurczak. Troszkę nie musimy ponieść rozrywkę. On też jest głodny swoją drogą. Kurczę, bele. Gdzie żeś zaniosła jej tą butelkę? Nie, bo ja już wiem, co ty chcesz zrobić. A nie, myślałam, że będzie jej wyrwać butelkę, bo tak przyszło tutaj. Przecież ona przed chwilą wstała. Czemu już jest taka zmęczona? Ty pojadłaś? Pojadłaś. Patrzcie, jakie one są zmęczone. Dobra, to... O rany, no to musisz włożyć Kornelię do końca. Chyba nie odpoczniesz, Balbina. Biedna musi z tym... Niestety, Sławomir musi pracować. Co ty mi tutaj zrobić? Diną chcesz się zaprzyjaźniać. Ty już nie idź tam w ślady Damiana, który z tej ekscytacji aż się całował na przyjęciu. W ogóle zobaczcie, jakie macie relacje ze swoją synową. Marne. I z Bożejem też kiepsko. Pokażmy drzewo genealogiczne. Właśnie. Nie wiem, czy ktoś ostatnio mnie o to pytał, tak mi się coś kojarzy. I tak się ono prezentuje. Jak widzicie, Błażej ma już synka. Nie wiem, czy już to mówiłam. Chyba już to mówiłam. O, a to nasza śliczna Diana. What the hell? Czemu Damian tak wygląda? Nie zwracajmy na to uwagi w ogóle. Będę musiała im znowu pozmieniać włosy, bo jak robiłam te porządki, to wszystko mi się pomieszało. No, w każdym razie tak wygląda nasza rodzinka. Kochana. A ty co tutaj masz jeszcze jakieś kropki? Aha, bo to jest jeszcze ta, dobra. Cyril jeszcze nie ma dzieci, jako jedyny. Także no nie wiadomo co z nim było. Kochana. Włóż teraz Karolinkę. Mów przez to do Karolinę. Nie mów do niej, ona jest zmęczona. A ty włóż ją tutaj i zaraz przyjdziesz sobie oglądać film. Zobacz, ona biedna płacze. Wiem, Balbina, że już padasz, ale proszę cię. Przydałaby ci się jakaś pomoc. Nie chcę wynajmować, bo za bardzo nas na to nie stać. Przyspieszmy to oglądanie filmu. Może co chcesz mieć? O, teraz to będziesz mieć, nie bój się. Może ładnie rozrywka się podnosi i może sobie po południu zaprosimy Dianę do nas, żeby sobie z nią relacje podnieść, co na to. Wyłączmy ten numer. Sprzątaj i weź sobie coś dziecko. O, oh, Jesus Christ. Wypuść te dzieci najpierw. I teraz sobie coś zjedz. One... Dobra, to wiele wyjaśnia. Dlaczego im tak szybko wszystko spada? Ty też masz? Dobra. Ale wy chyba macie ustawione, czy się to zresetowało może? Nie. U ciebie jest okej. Okay. Poczekaj, co to było? No, dobra. No, Balbinka. Ruszaj, tyłeczek. Teraz nie myśl tutaj o zrzucaniu wagi, bo ty raczej ją teraz sobie podniesiesz. Zważywszy na twój stan. Jak tam, dzieciaczki? Dacie odpocząć mamie, czy nie? Sławek, gdzie ty już idziesz?
Już cię widzę z daleka, już nawet nie muszę patrzeć, że ja już widzę, że po prostu idziesz. Dobra, nie będę go też tak męczyć, nie. Sobie weźmy ten prysznic i odpocznę trochę. Tak, wynoszono. Niech się prześpi. Ty idź sobie, zrób siuśku. I ty również. Czemu ona jest w ojcu? Co tu w ogóle leży? Nie wnikam. Weź się wypuść, Kornelia. Jak ja to zrobiłam? Boże, widzieliście jakiś słabek mam brzuch? O matko boska. O, nie słabo. Ja nie będę żyła z takim piwnym brzuszkiem. Aha, no tak, no postawiłaś sobie misia. O rany. Jedno dziecko nie może być, bo matce mi się przeszkadza. Dobra, o której kończą dzieci szkołę? O 15 czy o 14? Nie, o 13 chyba kończą maluchy. Balbina, zadzwoń do Diany. Co ty znowu chcesz? Sobie, żebyśmy miały z nią relację. O ile będzie miała ochotę do nas przyjść, bo wiecie. Zwykle 100 lat szukała. O, jest tutaj. Diana Bielek. Diana nie ma telefonu. Jak to nie wstawiłam? Chyba ja ich przeprowadzałam. I nie wstawiałam im telefonu. Naprawdę? Naprawdę. Dobra, będę musiała to potem naprawić. No to trudno, dzisiaj się nie poznamy z naszą wnusią. Tak też bywa. Ta jest głodna. O, możesz się bawić z nią lalkami. O rany. Zaraz to zrobimy. Nie wiedziałam, że dorośli Simowie też mogą się bawić. A weź rzuć tą butelkę gdzieś. Jezus Maria. Dziecko będzie na korytarzu, ja nie? Nie mam więcej pytań. Zostaw tatę, bo tatuś śpi. Baw się tutaj tym i mamy zaraz tym. Ty nie możesz wyjść tutaj? Dobra, to jest takie nieszczęśliwe. Patrzcie na mnie. Nie da się wyspać całkowicie, no nie da się wyspać, no. Koniec Sławek spania, bo żona tutaj przyszła sobie z tej wizji oglądać. Chodź tutaj, Balina. Nie bądź taka wredna, nie wiem za na tym rynku, że co? Chociaż ty spokojnie mogłabyś gdzieś dostać robotę z twoim wykształceniem. W sensie, z twoim doświadczeniem. Najadłaś się? Najadłaś się. To już do końca, gdzie mamusia wsadzi? Patrzcie na nurę. Strzelę Sławka jak śpi. Trzeba ich uwiecznić. Uwielbiam tego psa. Chociaż nie mam przez te dzieci czasu, żeby się nią w ogóle zajmować, ale wiecie. Wow! Tak z góry jakoś, ta kamerka mi tutaj. A ja chciałam partistą. O! Ale będę miała screenów z tego odcinka. Co mi się tu zrobiło? Wracać mi tutaj właśnie. Balbina, po co ci samochód, jak ty ciągle w domu siedzisz? Naprawdę. Zaczekaj, chcesz byś się pobawiła z mamusią, chodź tu. Wiem, że cię męczy, dziecko drogie, ale wiesz, nie rozbijaj. Przyłącz się, chcę to uwiecznić też. Takie słodkie, jak będzie mamusia z córeczką się bawiła lalczkami. Ale... Baw się, no! Ale się pobawiłyście! Nie chcesz się z mamą bawić! No patrzcie, ona nie chce się z nią bawić. Dobra, zrobię im szybko zdjęcie, póki jeszcze się bawią. Tak po prostu... Ja i moje wymysły. Ale to jest takie urocze, no zobaczcie. Tam sobie śpi mała. No, głupie ściany.
kilku stron. Dobra. O, teraz się bawię na pieśni. Przeuroczo. No to sobie się troszkę pośpi, więc możesz ją... A ty nie możesz zrobić to nic. To skończmy na chwilę. Chciałabym, żeby się nauczyła wyliczanki. Ale ona słodko wygląda w tych śpiochach. Chociaż nasza Kornelia, zobaczcie, ona tak bardziej w technikę niż w kreatywność. A Karolina znowu tak i tutaj trochę, więc... Karolina widocznie jest wszechstronna. Jak tam Sławomirzyn? Może byś już wstał, co? Dawaj. Powyrzucaj te butelki brudne. Zrób coś w tym domu. Wykąp psa. Zrób sobie sam skorzystaj. Wyczyśnij kibel. Fajna ta piosenka jest. Powinniśmy już kończyć odcinek. A już akurat na wieczór, ona coś niechętnie się uczy. Już jest zmęczona, nie? Dobra. Nie męczmy jej, włóżmy ją do końca. Tutaj zaraz Karolina nam się obudzi. Szkoda, że Diana nie ma telefonu. Muszę zaraz tam im sobie wrzucić te telefony i... Co ty chcesz? Spać chcesz? Ty może się ogarnij, co? Chodźmy tam. Właśnie. Oj, przez tym Balbina. Bez jakiejś reszki. Zobaczcie na jego brzuchol. Dobra, bo on idzie po tego psa. Nora nie chciała przyjść, to nie zostało. OPR. Pokaż. Chrystusie, no nie, Sławek. Jak ty wyglądasz? Dlaczego? Sławomirze, dlaczego? No, no, no. Przecież w Simsach nie ma piwa. Żebyś miał piwny brzuszek. To jest dobre Simsów. Wypuść tą krzykliwą dziewuszkę, bo Kornelia nie będzie spać. Pokazam sobie weź resztki. Postanowiłeś sam z siebie wyrzucić śmieci. Cieszy mnie to niezmiernie. Karolinko! Prosisz o uwagę, tatuś to cię wykąpię, co ty na to? Na co masz ochotę, Balbinko? Weź sobie naleśniki. Weź sobie naleśniki. Tak, Balbinka sobie zje, pójdzie spać. A Sławomir będzie tutaj, moi drodzy, działał. Jako, że się wyspał, zaraz się zajmie Karolinką. Wykąpię ją. No i myślę, że pójdzie dalej pracować nad samochodem. A ja będę się z wami, kochani, żegnać. Biedna Balbina. I po co ci było to wszystko, powiedz mi? Po co ci to wszystko było? Dobra. Tym akcentem, moi drodzy, będę się z wami żegnała. Jak widzicie, Balbina sobie świetnie daje radę ze wszystkim. Sławek jej pomaga jak może, ale wiecie, on nie ma czasu, bo on ciągle siedzi w tym samochodzie. I przez to wszystko się roztył. Może popracuje nad swoją wagą, jak znajdzie trochę czasu. Ale wątpliwe to jest na razie. O, tutaj trzeba jeszcze posprzątać. No dobra, zaraz się tym później zajmiemy. Dobra, moi drodzy, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że odcinek wam się mimo wszystko podobał. W kolejnym prawdopodobnie Balbina urodzi. Tak mi się coś wydaje. No a tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia. Pa, pa!